Drodzy Państwo, rozwija nam się nowe centrum Warszawy, rozwija się Praga, która jest przez cały czas rewitalizowana. No i oczywiście chcemy połączyć centrum miasta z Pragą, bulwary z rewitalizowaną Pragą i dlatego budujemy most pieszo-rowerowy. To będzie najdłuższy tego typu most w Polsce, ponad 450 metrów, zupełnie zmieniona ulica Okrzei, most, z którego będą mogli korzystać warszawiacy. No i przede wszystkim zszywamy te miejsca, które tętnią w Warszawie życiem. Bardzo się z tego cieszę i w 2024 roku, już wkrótce, będziemy tym mostem mogli przejechać ze Starówki na Pragę i w drugą stronę. Tego typu inwestycje przez cały czas realizujemy, mimo tego, że oczywiście w tej chwili głównie skupiamy się na pomocy uchodźcom. Warszawa przez cały czas funkcjonuje i realizujemy tego typu inwestycje.